never noticed sleeping on the floor, but I know we were there. Dzisiaj Państwa gościem jest były trener reprezentacji Polski w siatkówce plażowej kobiet, obecnie trener reprezentacji Słowacji, dobrze Państwu znany Łukasz Fijałek. Witam Panie trenerze. Witam. Panie trenerze, jak to się stało, że rozstał się Pan z polską reprezentacją kobiet w piłce w siatkówce plażowej? Bo jak wiemy, był to najlepszy sezon Kingi Kołosińskiej i Moniki Brostek. Pojechaliście na Igrzyska Olimpijskie do Rio, zajęliście tam 9. miejsce. Dlaczego po tak dobrym sezonie Wasze drogi się rozeszły? No tak, sezon można uznać, że był na pewno udany. Najlepszy w historii siatkówki żeńskiej, plażowej w Polsce. Myślę, że dziewczyn również. Natomiast mój kontrakt z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej kończył się po igrzyskach w Rio w 2016 roku. Rozmawialiśmy ze związkiem, rozmawialiśmy ze dziewczynami i dziewczyny uznały, że chcą spróbować czegoś nowego. Po tych 4 latach chcą nawiązać współpracę z innym trenerem. I związek po prostu nie przedłużył mi kontraktu. Tak się to wszystko potoczyło. Wiadomo, taka jest praca trenera. Podpisuje się kontrakt na jakiś określony czas, okres. Ten okres upłynął. Rozstaliśmy się dobrej ze związkiem, nie paląc mostów, myślę. I wszystko po prostu ma swój kres. Dobrze, a skąd pomysł, żeby zacząć pracę za granicą, w obcym kraju i wyjechać do Słowacji? Dlaczego tak się stało? Myślę, że no, pracowałem 5 lat, rok z chłopakami, 4 lata z dziewczynami. Jakiś ślad mojej pracy pozostał. Miałem kilka propozycji z zagranicy, z Austrii, z Niemiec, ze Słowacji. Zdecydowałem się na opcję słowacką, ze względu na to, że menadżerem pary, którą obecnie trenuję, jest ojciec jednej zawodniczki, który był wcześniej ich trenerem. Proponował mi już pracę 2 lata temu. Odmówiłem grzecznie, ponieważ byłem związany z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej, miałem jakiś cel. Również rozpocząłem pracę z dziewczynami, nie chciałem ich zostawiać w połowie drogi. I wtedy mu podziękowałem, powiedziałem, że możemy porozmawiać po igrzyskach w Rio. Tak się też stało. On miał najbardziej konkretne plany, cele i tak rozpoczęła się moja przygoda ze Słowacją. A jak wygląda tam praca trenera na Słowacji? Jakie są różnice pomiędzy Polską a Słowacją właśnie w tej siatkówce plażowej? Praca wygląda dokładnie identycznie. Różni się. A jeśli chodzi o warunki? Warunki to jest wszystko to samo. Trenujemy bardzo podobnie jak z reprezentacją Polski, z tą różnicą, że mam tylko jedną parę, w Polsce trenowałem 2 i byłem bardziej odpowiedzialny za całą reprezentację, natomiast tutaj jest jedna para. Wiadomo, że Słowacja jest mniejszym krajem, związek też jest troszeczkę mniejszym związkiem ta siatkówka nie jest tak tam popularna, więc każdy sukces drobny jednej pary ma też inny wydźwięk. W mediach i generalnie w całym życiu na Słowacji, więc ale praca sama jako trenera wygląda tak samo. Trenujemy w tych samych miejscach co z Polkami, jedynie baza nasza wyjściowa jest akurat w Pradze, ze względu na to, że tam jedna z zawodniczek ma mieszkanie, są lepsze warunki w Pradze, po prostu jest więcej hal do trenowania w okresie zimowym na początku 6-8 tygodni, natomiast reszta czasu spędzamy tak samo jak przez ostatnie 5 lat, czyli głównie Wyspy Kanaryjskie i ciepłe kraje, żeby można było trenować już na zewnątrz. A czy uważa Pan, że dziewczyny, które Pan trenuje, mają potencjał na to, by wyjechać na Igrzyska Olimpijskie do Tokio w 2020 roku? Oczywiście. Tak jak mówiłem, miałem 5 propozycji z zagranicy. Wybrałem tą, którą uważałem za najbardziej odpowiednią, ale nie tylko ze względu na to, że na znajomości z ale też na potencjał drużyny, jaki drzemie w tym teamie i mam zupełnie odmienny zespół, tak? Mam wysokie 2 zawodniczki, jedna 1,89 m, druga 1,82 m.
Na przypomnienia Kinga, wyższa blokująca z polek miałam 178. Znaczy jest różnica. Jest różnica wyjściowa, w potencjale wyjściowym oczywiście umiejętności. Jedna zawodniczka jest doświadczona blokująca, Natalia, natomiast Andrea jest troszkę młodszą zawodniczką, która dopiero stawia pierwsze kroki na plaży od 5 miesięcy, więc uczy się wszystkiego od nowa. Ale myślę, że potencjał nie tylko warunków fizycznych, ale też umiejętności technicznych i jak mówię, doświadczenia jednej zawodniczki daje do myślenia i myślę, że spokojnie, nigdy nie można tego powiedzieć w sporcie, ale jestem spokojny o to, że damy radę powalczyć o kwalifikację olimpijską do Tokio. Dobrze, a jakie najbliższe plany sportowe macie? Troszeczkę przez zmianę przepisów światowej organizacji mamy utrudnione zadanie w tym sezonie z wystartowaniem. Mamy tylko połowę punktów, jak mówiłem, jednej zawodniczki z poprzednich lat. Mamy, to jest 800, około 800 punktów i druga zawodniczka nie posiada żadnych punktów, więc ciężko jest nam wystartować przez zmiany przepisów, które ograniczają pary. Ciężko wystartować w jakichś zawodach, tak? Tak, rangi światowej, bo te przepisy zmieniły się ze względu na ilość drużyn biorących udział w kwalifikacjach. Kiedyś były otwarte kwalifikacje, czyli praktycznie z zerowym dorobkiem punktowym można było przyjechać na turniej i wystąpić w kwalifikacjach. Natomiast od tego roku może występować tylko 16 par w kwalifikacjach i to nas troszeczkę trzyma, także szukamy miejsc, gdzie możemy zagrać trochę turnieje słabszej kategorii, jednogwiazdkowe, dwu, czy turnieje europejskie, które pozwolą tej nowej zawodniczce Andrei zdobyć jakąś ilość punktów, która w połączeniu ze starymi punktami da nam możliwość gry w ogóle na turniejach rangi światowej. Więc na razie cierpliwie pracujemy i czekamy na swoją szansę. Dobrze, czyli czego możemy życzyć panu i dziewczynom? No myślę, że jest tak jak zawsze zdrowia, spokojnych warunków do przygotowań, no i troszeczkę spokojnej głowy dla włodarzy międzynarodowej siatkówki, którzy cały czas coś zmieniają, próbują ulepszyć, ale nie, jak widać, jak na razie nie wychodzi im to na dobre. Nie tylko ze względu na naszą parę, ale ze względu na to, co się dzieje w całej światowej siatkówce i halowej, a przede wszystkim plażowej, bo po igrzyskach po prostu wygląda to bardzo, bardzo kiepsko. Ale mam nadzieję, są obietnice, które mówią, że w przyszłym sezonie wróci to do normy. Dziękuję panu bardzo. Wiemy, że teraz jest taki sezon, że jest pan bardzo zapracowany. Tym bardziej dziękujemy, że zgodził się pan do nas przyjść z nami chwilę porozmawiać. Oczywiście życzę samych sukcesów i tego, o czym pan właśnie powiedział. Dziękujemy państwu i zapraszamy na kolejne rozmowy przy kawie. Dziękuję.